O rany, ale dzisiaj zimno. Bo aż strach wychodzić na dwór. Całe łapki mi zmarzły. W taką pogodę trzeba się ubrać, wiesz, marszał? Gdzie masz szalik? Zobacz, w tym moim czerwonym szaliku jest cieplutko. Ej, słuchajcie! Alarm, alarm! Mamy wiadomość od samego świętego Mikołaja. Potrzebuje naszej pomocy. Święty Mikołaj. Tak, jasne. Uważaj, Rubble, bo ci uwierzę. Co niby się dzieje? Czym my mu jesteśmy potrzebni? No nie wiem, ale wielki alarm. Musimy jak najszybciej do niego jechać. Potrzebuje bardzo naszej pomocy. Może będziemy musieli nawet uratować święta. Albo samego świętego Mikołaja. No słuchajcie, musimy jechać, bo bez nas może nie będzie świąt. To może być prawda. Może sanie mu się popsuły? Może prezenty zniknęły? Szybko, szybko! Ratujmy świętego Mikołaja! O, brr, ale tutaj to dopiero jest zimno. W kraju, gdzie mieszka święty Mikołaj, jest tyle śniegu i lodu. Nawet mój szaliczek mi nie pomaga. Och, ciężko jest się przedostać przez te zaspy śnieżne. Ho, ho, ho! Przybyli moi mali przyjaciele. Witajcie, psiaki. Jak to dobrze. Och, na was można zawsze liczyć. Dziękuję bardzo, że jesteście. Ho, 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 ho! Zawsze gotowi do akcji. Mikołaju, czym możemy ci pomóc? Twoje sanie potrzebują naprawy? Zgubiłeś prezenty? Czy może mamy ci pomóc zawieźć prezenty dla dzieci? Moje kochane, dzielne psiaki. Och, zawsze takie grzeczne i zawsze dostają piękne prezenty. W tym roku to nie chodzi o mnie. W tym roku musicie pomóc moim zwierzętom. Zima, mróz i śnieg. Och, nie pozwalają im normalnie żyć. Bidulki są głodne. Ja jestem zajęty prezentami. No wiecie, muszę je wszystkie dostarczyć do dzieci, bez odwołania. A tutaj rozejrzyjcie się. Sowy, lisy, sarenki. Wszystkie zwierzęta są zmarznięte i głodne. Ojej, tak mi ich żal. Święty Mikołaju, mogę mi oddać mój szaliczek. Tylko spójrzcie, ile tych zwierzaków jest tutaj u świętego Mikołaja. Oh, całe mnóstwo. Aż ciężko jest je wszystkie policzyć. Liczę na was, moje drogie psiaki. Tylko wy możecie mi pomóc. Pozwólcie, że ja teraz się oddalę. Zabiorę pierwszą część prezentów do moich sań i ruszę razem z moim dzielnym reniferem. Polecimy daleko, daleko rozwieźć pierwsze prezenty. Ale proszę, zajmijcie się tymi zwierzątkami. One naprawdę są zmarznięte i głodne. Nie ma sprawy, święty Mikołaju. Załatwimy to wszystko rachu ciachu. A gdy wrócisz, zwierzęta już będą szczęśliwe. Najedzone. W ciepłym miejscu. Ach, leć daleko, daleko. Dzieciaki już na ciebie czekają. W takim razie ruszam. Do zobaczenia wkrótce. Niedługo się znowu spotkamy. No i zostaliśmy sami z tą całą zgrają zwierzaków. Wiecie co? Musimy to załatwić szybko, żeby bidulki nie zmarzły. I żeby święty Mikołaj był z nas zadowolony. Mam plan. Każdy z nas zajmie się innymi zwierzakami. Ja mam przyszykowaną marchewkę, więc zajmę się króliczkami. Mogą też nawet na marchewkę przyjść sarenki. I nawet lisek albo wiewiórki. Czas na porcję przepysznych, chrupiących marchewek. Ustawmy je sobie tutaj, jedna obok drugiej. No i zapraszamy te nasze piękne króliczki, aby się najadły. Mamy tutaj króliczki jasno-brązowe, ale są też takie ciemno-brązowe. O, zobaczcie, one tutaj przyszły. Jest i pewnie zmęczona i głodna wiewiórka. I mogą przyjść jeszcze sarenki. Zobaczcie tutaj! Na tej górze lodowej też są głodne zwierzęta. Też by się przydała marchewka.
przesuniemy tę sarenkę i ustawimy marchewkę. Teraz zwierzęta będą mogły się najeść. O, z powrotem przyjść. Ach, i chrupać, chrupać ją dowoli. Chyba sam zgłodniałem. Gdy tak patrzę na tę marchewkę, sam bym coś teraz z wielką ochotą schrupał. Rubble, nie czas teraz na to. Zajmijmy się zwierzętami. Och, tych królików jest jeszcze więcej. I sarenek, i lisek nawet przyszedł. Chyba dam im troszeczkę sianka. Ustawię specjalne koszyczki. O, na przykład takie dwa niebieskie. I do środka włożymy sianko. Och, teraz będą je mogły chrupać zwierzaki. A nawet się ogrzać takim siankiem. Jesteśmy świetną ekipą. Poszło nam idealnie. Zwierzęta są bardzo zadowolone, chyba najedzone. I od razu im się poprawiły humory. To co? Sky? Rubble? Czy to już koniec? Chyba udało nam się wykonać kolejną misję. Uratowaliśmy głodne, wyziębione zwierzęta świętego Mikołaja. Ej, słuchajcie, a jakby tak wprowadzić tutaj jeszcze większy taki, wiecie, świąteczny klimat? Lampki, bombki, albo po prostu postawimy wielką choinkę. Ośnieżoną i ozdobioną. Zwierzętom się spodoba. I święty Mikołaj będzie zadowolony. Tutaj na samym środku mamy miejsce, więc czas na zimową, ośnieżoną choineczkę. O, trochę mała, muszę przyznać, ale podoba mi się. Wygląda przesłodko. A wiecie co? Chyba zbliża się święty Mikołaj. O, zobaczcie na górze. Sanie już mkną po niebie. Oby tylko Mikołaj był zadowolony. Ho, ho, ho! Już jestem z powrotem. Ależ to była długa podróż. A jak wam poszło, psiaki? Cześć, święty Mikołaju. Misja wykonana. Zrobiliśmy wszystko, o co nas prosiłeś. Zwierzęta się uspokoiły. Są najedzone. Pewnie nie jest im już tak zimno. No i mamy niespodziankę. Na środku postawiliśmy choinkę. Moje kochane, dzielne psiaki. Pomysłowe i zawsze skore do pomocy. Chyba w tym roku zasłużyłyście na wyjątkowy prezent. No powiedzcie świętemu Mikołajowi, o czym tak marzycie. Co chciałybyście znaleźć pod choinką, a święty Mikołaj spełni wasze życzenia. To może ja zacznę. Święty Mikołaju, w tym roku chciałbym dostać nowy kask. Ten już jest troszeczkę zniszczony. Dużo misji w nich wykonałem. Ale żółty nowy kask byłby super. Święty Mikołaju, jeszcze ja. Ja marzę o nowej armatce wodnej. Tak, aby gasić pożary z daleka. Aby uchronić wszystkich przed strasznym ogniem. A ja może nową czapkę i nowy szalik. Strasznie marznę zimą. Nie lubię śniegu. Jest mi zdecydowanie za zimno. A w czapeczce i w szaliku będę mogła wychodzić i lepić bałwana. Nie ma sprawy, moje dzielne psiaki. Spisałyście się na medal. Dzięki wam zwierzęta są najedzone i ochronione przed zimą. Dziękuję wam. Możecie już wracać i czekać na swoje wymarzone prezenty pod choinką. Jak myślicie? Znajdę ten nowy kask pod choinką? Święty Mikołaj mi go przyniesie? No, jak sądzicie, marszał? No pewnie. Święty Mikołaj jest najlepszy na całym świecie. Spełnia wszystkich życzenia. Dorosłych i dzieci. A nawet dzielnych psiaków. Takich jak my. W takim razie szybko wracajmy do domu. I sprawdźmy, czy mamy już prezenty pod naszą choinką. Ho, ho, ho! A czy wy macie swoje wymarzone prezenty? Tak jak psiaki z psiego patrolu? Słyszeliście, o czym one marzą? Oby ich życzenia się spełniły.
Wpadnijcie również jutro na kanał Poziomka i na kanał Bajkowo. Tam również możecie się ze mną spotkać. Do usłyszenia! Pa, pa!